Hej, zaszli bardzo serdecznie w kolejnej filmie serii Pokémon Leaf Green! Ostatnio zakończyliśmy właśnie w tym oto miejscu. Nie zakończyliśmy w tym oto miejscu. Ale w każdym razie ja ostatnio zakończyłem grę, bo troszkę trenowałem między odcinkami. Moje Pokémony teraz mają poziomy 14, tak jak już mówiłem. Na te poziomy chciałem wytrenować ze względu na to, że na pokonanie, przynajmniej pokonanie, walkę z liderem, z którym dzisiaj mam się z wami zmierzyć. Te poziomy są dosyć trudne. No i na magicznych poziomach 13 oba moje Pokémony poznały no po nowym jednym ruchu. Mianowicie, Spearow poznała Pyk, którym jest. Atak, znaczy Pyk, co ja mówię? Fury Attack. Jest to taki atak jakby wściekły po prostu dziobaniem i po prostu Pokémon uderza od 2 do 5 razy za siłę bardzo małą 15. I jeszcze to ma dodatkowo niską cenność, więc atak totalnie do bani. Dalej, mamy naszego Charmandera, który poznał nowy super ruch, który będzie kluczowy w walce z Brockiem, a mianowicie Metal Claw. Ciekawe, ogniste Pokémon poznał atak stalowy, to jest dosłownie Metal Claw, stalowy pazur. Tak można by powiedzieć. No i to właśnie ma troszkę niższą celność, siła 50 całkiem przyzwoita i może dodatkowo jeszcze wzmocnić nam atak. Nie wiem jak to się ma do naszego Pokémona, czym stalowy pazur może wzmocnić atak, ale może. To się liczy. W każdym razie tak, właśnie i jeszcze nie gadaliśmy z ludźmi w tym centrum Pokémon, więc może pogadajmy. To sobie widzimy kogoś ciekawego z Pokémonem. I tym Pokémonem jest Jigglypuff, który nam zaśpiewa swoją usypiającą kołysankę. Ale mi się bynajmniej spać nie zachciało. Okej. Okay. Kiedy Jigglypuff śpiewała, Pokémon stał się senne. Ja też. Nie śpi, gościu. Dobra, tu mamy kogoś jeszcze. Co? Team Rocket na burzy księżycowej? Ha? Kanał przez telefon, spadaj. Okej, okay, bez nerw. Bardzo chcę Pikachu! Wymieniam Clefairy za jednego. Okej, okay. A ty co powiesz? Wymieniam Pokemona z tamtym dzieciakiem tam. A ty to niby co? Dorosły? Mam dwa Pikachu, więc postanowiłem, że mogę wymienić jednego. No fajnie, w sumie. Jak mam więcej Pokemonów, też można się fajnie powymieniać z kimś, kto na przykład Pokemonów takich nie ma. Aczkolwiek ja akurat zbyt wielu tych Pokemonów nie mam jeszcze. Przynajmniej podwójnych. A, miło cię widzieć. Jakby niemiłe swojej strony. Co powiesz na przywitanie na sam początek? Więc powiedz mi może coś o sobie. Chciałbym, abym usłyszeć twój profil. No i tak właśnie, teraz możemy powiedzieć coś o sobie. Czyli tak, jaki jest mój profil? I na początek mamy standardowo I am a Pokémon friend. No i tu właśnie mamy taki coś, to będzie widoczne na naszej karcie trenerskiej, jeżeli wejdziemy do Union Rooma na przykład i ktoś tam nam podejrzy. Albo coś takiego. Na szczęście możemy sobie właśnie tutaj wybrać i... Ja w sumie zawsze lubię dawać sobie jedną tutaj ksywkę, znaczy takie nazwę znaczycie. No i nie wiem czy tutaj mamy już wystarczającą ilość tekstów. W sumie właśnie, podawanie tekstów, nie wspomniałem wam o tym. Właśnie możemy sobie miejscami, sami po prostu mówić co chcemy. Jeżeli właśnie tu wybierzemy, a może my na początku mamy właśnie tutaj kategorię słów. Może na przykład jakoś coś z mowy, prawda, coś z dźwięków. Znaczy tu mamy te takie, no właśnie, dźwięko naśladowcze bardziej. No i tak dalej, mamy kategorię. A jeżeli przyjdziemy serek, przechodzimy na literki, to jest dużo bardziej wygodne, jeżeli szukamy określonego słowa. I ja takiego szukam, ale coś mi się wydaje, że go... Chyba jest! Właśnie, lubię dawać taką ksywkę, tu mam też inne. Proszę bardzo, I am a legend. Tak, jest. Tak, I am a legend. Widać twój profil jakby określa, kim jesteś. Właśnie, jestem legendą. Tak. Teraz już trochę więcej wiem o tobie. Dzięki temu można się z kimś zaprzyjaźnić? No, nie wiem, czy jeżeli ktoś się dowie, że jestem legendą. A dobra, zresztą, dobra, odpuśćmy temu tematowi. Trochę się zerknijmy na jeszcze Pokémony w boksie, bo tak ciekaw jestem dokładnie, ile ich mam już. A mam Pokémonów już w boksie 8. Całkiem ładna kolekcja się uzbierała. No i tak w sumie, byliśmy w Power City już wcześniej, troszkę zwiedzaliśmy, ale nie odwiedziłem jeszcze chyba jednego domku, który tutaj jest. A ten domek jest tuż obok centrum Pokémon. No, może nie tak tuż obok, ale blisko. Tak, w każdym razie odwiedźmy go, zobaczmy co tutaj się kryje. Może coś ciekawi ludzie mają do powiedzenia. Pokémony kiedy się uczą, rosną... uczą się nowych... Pokémony kiedy rosną, uczą się nowych technik. Ale niektóre Pokémony... mogą się nauczyć innych ruchów tylko przez... specjalne osoby. Albo, no przez ludzi, powiedzmy. No i to pewnie gościowi chodziło o te emy i te inne sprawy, o których niedługo coś powiem.
Pokémon staje się prostszy do zapalenia, jeśli ma jakiś problem ze stanem. Kiedy jest uśpiony, zatruty, spodparzony lub sparaliżowany, to wszystko ma swój efekt. U Pani Pokémon z pewnością jest jakby... Nie, może nie tyle co stresujące, co kurczę, słowa mi brakuje. Nie. Nerwy są przy łapaniu Pokémonów. No pa! Szczególnie jak mamy jednego Pokébola. No tak, okej, więc chodźmy tędy. I prawda, no już w sumie w Pearl City nie zostało nam nic innego, jak tylko pójść na stadion i pokonać głównego lidera tutejszego stadionu. Także chodźmy to zrobić, nie ociągając się. I tak właśnie na początek wziąłem sobie mojego teamu już Spiro między filmami, z tego względu, że tutaj na stadionie nie tylko z liderem mamy do czynienia. Ale na początek mamy tutaj bardzo fajnego gościa, który zawsze nam coś tam podpowie. Chcesz stać się kimś wielkim? Czy marzysz o staniu się mistrzem Ligi Pokémon? Oczywiście. Jestem trenerem, ale podpowiem ci jak wygrać. Pozwól, że wyniosę cię na szczyty. Okej. Dobra, więc zaczynajmy. Pierwszy Pokémon to Pokémon z lewej na liście. Ale to wiem. Wymieniając Pokémona na odpowiedniego możesz zyskać przewagę. To też wiem. Spróbuj różnych kombinacji, aby powiedzmy zaskoczyć twojego przeciwnika. No właśnie, i dobrze zacznie wybrać pierwszego Pokémona, bo pierwszy Pokémon może być okazać się decydującym w starciu, prawda? No i tak, to właśnie mam statuetki i tu możemy zobaczyć Pervert, Pokémon Gym, czyli Stadion of Pervert, lider Brock. Zwycięzcy trenerzy Gary? On to był? I wygrał. Nie możemy być gorsi! No i tak, kiedy idziemy do Brocka, napotyka nas tutaj trener. Brock to jest ten przed nami. Stój młody! Jesteś jeszcze 1000 lat świetnych przed Brockiem! Nie powiedział. W każdym razie, na początek właśnie w stadionach mamy przed liderami zawsze jakiegoś trenera. No tutaj mamy jednego, a później będziemy mieli oczywiście dwóch. No i teraz mam dobrze, że w sumie trenera to jest Camper, czyli taki jakby, nie wiem, harcerz, coś ala. I ma na imię Rain. W każdym razie on wysyła do walki G. Yo, dude. To jest nawet pojem Pokémon kamienno-ziemny. I Pokémon kamienne mają to do siebie, że kurczę są odporne na praktycznie większość typów i mają bardzo spory defense. Także jakby go tu kurczę zaskoczyć, no niestety moja Spiro nie jest za dobra, ale spróbuję mu ten defens obniżyć i być może naszą Spiro uda mi się to wygrać chociaż. No super. Teraz już ataku defense, czy ruchu defense card, który wzmocnił mu obronę i wyszliśmy na zero. Patrzcie jak pik mu mało zabiera, jest totalnie nieefektywny, a ten ciągle defense card. No i to mnie zmusza do wymiany Pokémona Charmandera, który ma to klał i będzie super efektywny. Chociaż po zwiększeniu defa przez Geodude, ta super efektywność może być niemalże zniwelowana. Dlatego też postanowię użyć Embera. I może Ember też nie jest zbyt efektywny na Pokémonach kamiennych, to powinien zadać właśnie przyzwoite obrażenia, z tego względu, że to jest atak specjalny, a ty ze wzmacniasz defa ile chcesz. Tak jest, Ember jeszcze raz! Tak jest, ja używam ruchu specjalnych i mam przewagę, a ty jest no, wzmacniaj defensa bardzo dobrze. Nie tracę HP, prawda? Bardzo, bardzo fajnie. Zaś mu zostało... Nie! Zrównałem go z ziemią! Zrównałem go z kamieniami! Tylko kamienia jednego, w każdym razie tak. Tak, dostałem 91 EXP całkiem sporo, teraz akcja wchodzi kolejny nowy Pokémon Sandshrew. To nie jest Pokémon kamienny, tylko ziemny. Jest to Pokémon ziemna mysz, który po prostu takim jest... Nie wiem, Pokémon wzorowanym na zwierzęciu pancerniku zapewne. Bo może się winąć w kulkę, prawda? Ma taki pancerz, jest dosyć wytrzymały również w defensie. Także na początek obniżymy mu tego defensa. A później zaczniemy go atakować pykiem. O, no bez jaj! No to mnie wkurzaj! Dobra, spróbujemy pyk. No cóż, Sandshrew ma całkiem spory def i zabieramy mniej więcej sobie po tyle samo HP. Ale ja na szczęście jestem szybszy i jak widzimy jednak troszeczkę ja mu więcej zabieram. Pokażę wam może nowy ruch Fury, tak? Czyli tak, on uderza od 2 do 5 razy, no teraz akurat wystarczyły 2 uderzenia. No i w sumie tutaj mam też stafa na ten ruch, bo no, Spiro jest Pokémon normalny, 219,5 EXPA, ładnie! A niech to! To jednak nie są lata świetlne. To krótszy dystans. No, i pokonaliśmy gościa.
jesteś całkiem niezły. Nie na tyle dobry, że masz broka. No nie wiem, ale dobra, w każdym razie moje Pokémony średnio się tutaj mają. Także myślę, że... nie wiem, czy w każdym razie warto by było zapisać grę przed starciem z Brokiem. Dlaczego? No myślę, że wiecie mniej więcej dlaczego. No kurczę, nie mam dobrych Pokémonów na Broka i różnie to się może potoczyć. Także zaczynajmy walkę z Brokiem. A więc i dotarłeś tutaj. Jestem Brok, lider sali Pelt. Moja twarda niczym kamień, pomocna niczym kamień siła woli. Działa również na moje Pokémony. Moje Pokémony są również twarde jak kamień, więc to jest twarda sprawa. Tak jest, moje Pokémony wszystkie są typu kamiennego. Chcesz ze mnie wyzwać, wiedząc, że przegrasz? A to jest... przemasz z ciebie honor trenera, skoro mnie wyzywasz. Okej, pokażę, co się stać. No i tak, zaczynamy walkę z liderem sali, Parrot Brokiem. Która wcale nie będzie łatwą walką, ponieważ on ma właśnie Pokémon kamienny, właśnie jakim są braczka Geodude, Pokémon kamiennoziemny, którego już mieliśmy okazję zobaczyć w poprzedniej walce. No i tak, jakby tutaj mądrze ogarnąć Geodude. Na początek myślę, że obniżymy mu trochę defense, dlatego też wiem, inspirując na początek. Chociaż nie wiem, czy dobrze na tym wyjdę. Okej, taką. Ja ciebie jeszcze bardziej obniżę defense, nie martw się. Ty mnie atakuj, spoko. Taką. Dobra, i teraz wyślemy do walki Charmantera i pokażę wam nasz nowy ruch, nasz nowy nabytek, jakim jest właśnie Metal Claw. I dobra, poczekam, się dostanie. Au. Dobra, i Metal Claw. Teraz Geodude ma dosyć obniżony defense, także nasz ruch działa im całkiem bardzo dobrze. No i tak właśnie wygląda, potem staje się jakby na moment stalowy i uderza stalowym, prawda, szponem. No i tak, nasz Charmander ma troszkę mniej HP, są też i... Warto by było go odleczyć, ale w tym celu najpierw wymienię Pokémona na Spearow. Dobra. I teraz zaczyna się walka z prawdziwym hardcorem. To jest Onix. Nowy Pokémon kamienny, naprawdę. Jeśli chodzi nawet o wymiary tego Pokémona, jest przeogromny. Także może być problem. On jest dosyć szybki, znaczy nawet szybszy niż nasza zapewne Charmander i Spearow. Może nie tyle co rozwzięcie, ale na pewno szybszy od nich. No i zna ruch Rock Tom, który jest zabójczy naszych Pokémonów. Właśnie. Także, kurczę, Charmander. Jak to się mówi, porywam się z motyką na słońce. Dobra, próbujemy. O kurczę, Binda nas użył. No i Bind to jest w sumie nowy ruch. Pokémon po prostu jakby się owija wokół nas i nas ściska. Tak, i właśnie ten nasz Metal Punch, miejmy nadzieję, że wystarczy. No tak, on służyła Tackle. Chcę teraz nam troszeczkę odebrać HP, bo później właśnie chcę użyć jednego Rock Tomba, aby nas po prostu zniszczyć, zmieścić z powierzchni ziemi. Ale ja mu na to nie pozwolę, bo to mam dwa potiony. Dobra. Jak sprawy się potoczą? Użył Binda, który na szczęście nie trafił. No ale ten Bind, właśnie Bind może nas ściskać jak między turami od 2 do 5 tur. No i teraz znowu nas używa Binda. Właśnie to jest kluczowe, żeby tak się wpleść, że tak powiem, w tok tej walki. Bo tu nas będzie na początku używał słabszych ataków, żeby nam odebrać tyle HP, żeby na nas jeden Rock Tomb wystarczył. Dobra, uwolniliśmy się z Binda, ale to jeszcze nie jest koniec. Dobra, ostatni potion. Na 8 HP. Dobra, Onix użył Tackla. No to teraz jeden atak powinien starczyć, tylko na tak, błagam. Traf! Trafia! Jest! Pokonaliśmy Onixa! Pokonaliśmy najlepszego Pokémona Broka! I Charmander na poziomie 14 poziomie! Można! Można! I Charmander dostał 324 punkty ekspa, zostaczył na level up! I znowu poziom 15 i speca tak plus 2 i jeszcze zabawki z ekspa do przodu! I tym sposobem pokonaliśmy właśnie Broka! To jest coś! Tak samym Pokémonem przejść Broka! No, to było coś z twojej strony. No i przegrałem. Jako dowód twojego zwycięstwa przekazuję ci tą oficjalną odznakę Ligi Pokémon, odznakę Głazu. Dostaliśmy odznakę Głazu Border Badge od Broka. Tak jest. Mając Border Badge, twoje Pokémon staną się silniejsze. Umożliwi ci również używanie ruchu Flash poza walką. Oczywiście Pokémony muszą znać Flash, aby go użyć.
to jest chyba oczywiste. Flash jest nowym ruchem w sumie, który tam będziemy mieli okazję, nie wiem, może nie tak niedługo, ale kiedyś zdobyć. Zaczekaj chwilę, weź też to. No jesteśmy TM39, to jest nowy przedmiot. Wzięliśmy go do TM Case? TM to skrót od Technical Machines, które zawierają ruchy dla Pokémonów. Używając TM-ów nauczysz Pokémona ruchu zawartego właśnie w tym TM-ie. TM może być użyty tylko jeden raz. Więc ostrożnie wybieraj Pokémona do nauczenia danego ruchu. W każdym razie ten 39 zawiera ruch Rock Tom, który mieliśmy okazję zobaczyć naszej spirą i on zmiażdżyły te głazy. Rani Pokémona głazami, no i też obniża jego szybkość. No właśnie. No i właśnie mamy teraz coś nowego, czym jest TM Case, który zawiera TM-y. Właśnie od kiedy dostałem pierwszego TM-a, dostałem właśnie TM Case. TM Case jest na TM-y i też HM-y. Czym się różnią TM-y od HM-ów? Jak dostaniemy takiego, to się dowiecie. W każdym razie tak, TM-y to są właśnie przedmioty, którym możemy nauczyć ruchu jakiego z naszych Pokémonów. Tylko żaden z nich nie może go poznać. W każdym razie tu mamy ruch Rock Tom. Tu mamy, prawda, typ ruchu, siłę, celność, PP oraz krótki opis. No i ten właśnie ruch obniża szybkość. O ile nie załatwi Pokémona. Gościu, pokonałem Brocka. Tak jak myślałem, twoje Pokémon jest świetnym materiałem na czempiona Pokémonów. Mistrza Pokémon, o! Tak to powinno brzmieć. No tak, i kiedy już mamy pierwszą odznakę na naszej trawce trenerskiej, się ona tutaj pojawia. Cóż to były za emocje? Kurde, myślałem, że pogram Onixa Charmanderem na poziomie 14, ale tak się udało. To już jest coś, wyczyn można by powiedzieć. No ale tak, w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Leaf Green to chyba byłoby wszystko. W każdym razie ja lecę leczyć moje Pokémony, bo kurczę, Spiro się dostało konkretnie. Także tego. Sorka, Spiro, że cię wystawiłem na pewną śmierć, ale musiałem podciągnąć Charmandera i zużyłem wszystkie moje Pokémony. Mało profesjonalne. Ale cóż, w każdym razie się uda. Także to też będzie i wszystko w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Leaf Green. Ja zdaję się, że mamy do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, w którym ruszymy dalej w naszą wspaniałą podróż. To także do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!